Jest z nami Mateusz Polski tuż przed ceremonią ważenia. No, długa rekonwalescencja, długo nie walczyłeś. Czujesz ten głód walki przed ważnym w sumie startem, sprawdzianem? Ogólnie czuję głód walki, dawno nie boksowałem, ale też jestem po trzech ciężkich zgrupowaniach, także tam dużo boksowaliśmy, dużo sparowaliśmy, dużo techniki robiliśmy w parach, także troszeczkę tam potrenowałem i myślę, że jutro wychodzę i robimy fajną walkę. Masz jeszcze w głowie tą kontuzję, to co się wydarzyło, czy już zupełnie po tych właśnie zgrupowaniach, po tej ciężkiej pracy już to masz? Nie, już w ogóle nie odczuwam tego. Na sparingach, na treningach nic już w ogóle nie czuję. W głowie też już nie ma tego strachu, także już normalnie boksuję, wszystko jest okej. Przyglądałeś się troszkę rywalowi z Mołdawii? Znam go ze startów różnych, zawsze gdzieś tam go podpatrywałem, widziałem jego walki, wiem, że to jest mańkut wysoki, boksował z chłopakami, z Kiwiorem boksował, z Adamcem boksował, także wiem, jak boksuje mniej więcej. Na ile ta przerwa wpłynęła na ciebie? Kurde, no nie wiem, zobaczymy w walce, czy mam tą rdzę, czy nie. Na treningu się czuję bardzo dobrze, na sparingach naprawdę czuję się rewelacyjnie, także no zobaczymy w startu, jak to będzie wyglądało. No to czekamy z niecierpliwością na jutro. Też czekam.